Cześć, z tej strony Poketrener Kushi, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Yellow. Raz, dwa, trzy, zaczynamy. Jestem w kryjówce Team Rocket i praktycznie od ostatniego odcinka mówiłem, że może przejdę trochę więcej, ale przeszedłem tylko te puzzle, które tutaj widzicie. Puzzle. No, zagadkę logiczną, bo nie chciałem was nudzić. Nudzić was przechodzeniem tej zagadki logicznej. Dlatego przeszedłem ją sobie poza grą. Koleś powiedział mi o pewnej bardzo ważnej rzeczy, ten Team Rocket. A mianowicie o kluczu. Kluczu do windy. I ten klucz do windy jest bardzo ważny, bo przejście tej kryjówki Rocketów właśnie na tym polega. Na znalezieniu klucza do windy i pojechaniu tą windą do miejsca, gdzie znajduje się... Oj, sorry. Coś mnie zakorciło w gardle. No ale to wiecie, październik, zima, zima, jesień. I po prostu mnie też coś zaczęło... O, upuścił ten klucz. Mnie też coś zaczęło drapać w gardle. Ale myślę, że nie będzie tak źle. I widzicie. Nie mam miejsca na przedmioty. TMK10, co to jest? Double Edge. Double Edge nie jest takim super atakiem tak naprawdę, ja go nie chcę chyba. Chyba go po prostu wyrzucę i zobaczę, co jest tutaj, co to jest. To jest TM02. Widzicie, jak to mi się jakoś tak... Razor Wind Pidgeotto. Myślę, że warto ją uczyć Razor Winda. Zamiast Gasta, bo to też jest atak typu Fly. Flying właściwie. Widzicie, jak mi gładko poszło? Już mam ten klucz do windy. Bardzo gładziutko mi poszło, bardzo szybko. HP up też mi się przyda. I co, mogę już wracać do tam... O, patrzcie, tu jest Giovanni. Można mu pomachać. To jest chyba właśnie on. I z nim teraz będę musiał się zmierzyć. Także klucz do windy już mam. Teraz muszę się tylko cofnąć i znaleźć to miejsce, gdzie była winda. Byłem tam w poprzednim odcinku. Ale to nie było tutaj, to było gdzieś wcześniej. Chyba tutaj muszę przejść jeszcze raz. Niestety, te wszystkie zagadki logiczne, żeby móc odnaleźć po prostu wejście do windy. Teraz chyba tutaj. Następnie tutaj. No nie jest to takie trudne, jak byłem mały, to rzeczywiście miałem z tym trudności z przejściem tego etapu. Ale no teraz to, jak na to patrzę, to rzeczywiście nie stanowi to żadnego wyzwania. O proszę, jest jednak winda, mogę pojechać gdzie chcę. Pojechałem na pierwsze piętro, dobrze pojechałem? Jeszcze muszę mieć klucz do tych drzwi, tak mi się wydaje. Także będę musiał pojechać jeszcze najpierw na jakieś inne piętro i znaleźć ten klucz do drzwi. No, to by było za proste, to by było zbyt szybkie, tak łatwo przejść kryjówkę Team Rocket. Przeliczyłem się trochę. Koffing. A, tam tym Stevie mi tak dobrze idzie. Myślę, że on już niedługo ewoluuje. Tym Stevie mi tak dobrze idzie, że myślę, że... akurat padł. Ale długo wytrzymał, dobił aż 30 level. Naprawdę fajny, mocny Pokémon. W ogóle ta drużyna, którą mam teraz, to jest naprawdę fajna, mocna drużyna. Jestem z niej zadowolony. Zobaczcie, co ten koleś powiedział. O, ta walka otworzyła drzwi. Sami twórcy tej gry wiedzą, że to jest absurdalne, więc dali taki śmieszny tekst temu członkowi zespołu R, żeby podkreślić, że oni wiedzą, że to jest absurdalne, ale to tylko gra, tak? Ej, tu już byłem. I to jest właśnie pierwsze piętro, na którym już byłem. Ja nie będę łaził po tych samych piętrach. Bo to donikąd nie prowadzi mnie, wiecie? Wrócę się po prostu do tej windy i pojadę na jakieś inne piętro. Oni liczą te piętra, pierwsze to jest najwyższe. Czyli ja chcę pojechać aż na czwarte, czyli najniższe. Bo tam powinien być Giovanni.
O cholera, kto to? Wow, zespół R, Jesse James. Zapomniałem, że spotykaj się jeszcze raz w tym miejscu. Naprawdę. Opowiadają o tym, co się wydarzyło w Górze Księżycowej. To był bodajże, nie wiem, który trzeci odcinek mojej serii. Bardzo dawno temu, wiele miesięcy temu. Te serie się ciągną, serie się ciągną. Ciekawe, ile jeszcze potrwa ta seria. Jestem bardzo ciekaw. Właśnie wam chciałem powiedzieć a propos tego, że na pewno będzie jeszcze co najmniej jedna dłuższa przerwa od tej serii, podczas której no nie będę robił odcinków. A to dlatego, że no jeszcze się nie przyznam, ale będę kręcił inną bardzo, bardzo gorącą, bardzo fajną grę. Gorącą w sensie nową, popularną, wiecie o co mi chodzi. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć a propos tej serii, wyłączyłem wszystkie reklamy na od trzech odcinków. Jeśli nie używacie Adblocka, to pewnie zauważyliście, że to jest już trzeci odcinek pod rząd, w którym w ogóle nie ma reklam, tych reklam wideo, ani obowiązkowych, ani opcjonalnych, bo... No bo zobaczyłem raporty... Zespół R znowu błysnął. Zobaczyłem raporty i po prostu okazało się, że... nie było żadnego odcinka do tej pory Pokémon Yellow, na którym bym zarobił więcej niż dolara, także stwierdziłem, że szkoda was męczyć tymi reklamami. Bo jest was po prostu tak mało, osób, które oglądają tę serię, jest tak po prostu mało. No, ale stwierdziłem, że nie będę was zawodził, nie będę anulował tej serii, zrobię ją do końca, ale wyłączę te reklamy, po co macie się męczyć i je oglądać, skoro no, jest was tak mało, że po prostu tak czy inaczej dla mnie to nie jest żaden zarobek. Walka z Giovannim chyba, albo to jest uwięziony szef korporacji, nie jestem pewien. Giovanni nie ma wąsów, więc może to nie jest Giovanni. Nie, to jest Giovanni, zobaczcie. Mówi, że jest pod wrażeniem, że się tutaj dostałem i będę walczył z Giovanni. Czy on ma wąsy, czy on nie ma wąsów? Na tamta jego postać na planszy miała wąsy, tak wyglądała, jakby miała wąsy, a tutaj już nie ma wąsów, także taka trochę nieścisłość. Czy ja dam go radę sparaliżować? Zobaczymy. Może tak, może nie. No, i tak nie dałem rady, bo mój Pikachu był sparaliżowany. Jest źle, ale na szczęście mam Nidokinga, który ma Water Gun, także jakoś z tego wybrniemy. No proszę, i wybrnąłem tak jak sądziłem. Teraz Rhyhorn też będzie łatwo dzięki temu Water Gunowi. Jak to dobrze, że oszczędziłem sobie tego Nidokinga do końca. Persian. A, spróbuję Pidgeottem. Nie dlatego, że nim będzie łatwiej, ale dlatego, że niech się spróbuje wykazać. O, zobaczcie, Razorwind jednak ma typ normalny. Ups. Także mój Pidgeot już nie ma ataków latających. Trochę skopałem sprawę. Ale myślę, że no, niedługo się nauczy nowego jakiegoś ataku typu, nie wiem co tam jest. A nie, ma jeszcze Fly przecież. Jeszcze ma Fly, także nie jest tak źle. Użyjemy sobie tego Fly. I zobaczymy, jak się sprawdzi w tej walce. No, słabo się sprawdził. Niestety mój Pidgeot to nie dał rady wygrać. Ale to już jest koniec tej walki. Mój Nidoking zwycięża double kickiem. I pokonałem lidera zespołu R, Giovanniego. Udało się. Teraz następne na liście rzeczy do zrobienia jest pokonanie Eriki, liderki Pokémonów trawiastych. A następnie... czytam, co on tutaj mówi. Mówi, że nigdy nie będziesz w stanie zrozumieć, co próbuję osiągnąć. Ja jestem ciekaw, co on próbuje osiągnąć, ale chyba nigdzie, w żadnej części gier, w żadnej części... no nie jest powiedziane, dlaczego... Cholera, co tu użyć? Siódemki? Horn Drill. Ja nie chcę Horn Drilla. Wywalę to. Sorry, Horn Drillu. Ale żegnaj. A co to jest? Sylphscope. Teraz mogę zobaczyć duchy w wieży w Lavender Town. Tam na czwartym albo drugim piętrze, czy tam trzecim, są jeszcze jakieś pewnie fajne rzeczy do poznajdowania. Ale wiecie co? Dla mnie to jest taki trochę bardziej speedrun. Nie chce mi się znajdować tych rzeczy. Wiem, że i tak przejdę tę grę. Złapię Mewtwo. I w sumie o niej zapomnę, tak? Bo nie będę bawił się w... dobijanie do setnych leveli i jakieś tam niestworzone rzeczy.
bo po prostu mam inne, nowsze gry Pokémon też do przejścia i chcę po prostu nimi się zająć. Dobra, co tu wywalić? Powiem wam tak, nie, rower mi się jeszcze przyda, bo jest ścieżka rowerowa, na której trzeba mieć rower. Moonstone... póki co nie używam. Lift Key też mi się nie przyda już. Silph Scope muszę mieć przy sobie póki co niestety. Leczę Pokemonki. I co? Erika, 11 minut 30 sekund ma ten odcinek. Chociaż trochę wcześniej włączyłem nagrywanie niż zacząłem mówić, także pewnie z 11 minut ustawię sobie Lizarda. Już jest Lizard z przodu, mam nadzieję, że w końcu będzie miał okazję po prostu podekspić trochę, bo naprawdę odstaje. A będzie miał okazję, bo właśnie idę bić Erikę. Co ja chciałem powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć... Aha, 11 minut, czyli co? Zdążę w tym odcinku pokonać Erikę. A może nawet zdążę zawalczyć z Sabriną. To był naprawdę ciekawy odcinek, jeden z ciekawszych. Hotel, bardzo dziwne. Mówią, że tu przyjechali... To była dwójka rodzeństwa, przyjechali tutaj na wakacje. I to jest hotel. Czemu tutaj jest ten budynek, skoro nie ma żadnej funkcji? Nie wiem. Ten koleś, jakbym nie wiedział, że jest przycisk za plakatem, on mi mówi: nie naciskaj przycisku ukrytego za plakatem, jest tam sekretne przejście. Te dialogi są po prostu genialne. Także jak nie wiecie, co robić w Pokémonach, to trzeba po prostu chodzić i rozmawiać z ludźmi. Ten koleś mówi to samo, że jest piwnica pod Game Cornerem ukryta. O, ten gość mi dał coin case'a w końcu dostałem coin case'a. A ci ludzie co robią? Nie mam pojęcia. To jest jakaś tam restauracja. Ale powiem wam, że mam teraz coin case'a. To mogę iść do Game Corneru. Tylko gdzie był ten Game Corner? Dobre pytanie. Chyba gdzieś tu. Nie, tutaj są nagrody z Game Corneru. A tutaj jest Game Corner, tak? Jak pogadam z tymi ludźmi, to oni mi dają coiny. 20 coinów. 20 coinów. A jak podejdę do tych maszyn, to mogę na nich grać w gry hazardowe. Tylko zapiszę grę w razie, jakby mi się coś miało wysypać. A tutaj można zagrać. I mogę postawić tam, powiedzmy, 3 coiny. Ale trudne, cholera. O, udało mi się. Aj. Zagram parę razy, żebym miał okrągłą liczbę... Oj, nie udało mi się. Żebym miał okrągłą liczbę monet znowu. To ostatnie jest najtrudniejsze, wiecie? Dobra, już wydałem 9 monet, to będzie 10. Aj, no ciężko, ciężko jest, ciężko to zrobić. Może gdybym sobie w emulatorze... O lol, nacisnąłem to miejsce przyciskiem A przypadkiem, bo nie chciałem tego zrobić. I znalazłem przypadkiem monety. Wow, ciekawe ile takich miejsc jest tutaj w tym całym salonie, ale nie chce mi się chodzić i sprawdzać każdego miejsca. Bo naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć monety po prostu, a monety można kupić, ale można też dostać za darmo od tych miłych ludzi. Także zobaczmy, u ciebie się kupuje te monety? Poproszę jeszcze. Nie są aż takie drogie, ale chyba tam najdroższy Pokémon kosztuje no dużo. Zobaczymy, czy mogę coś kupić za 200 coinów jakiegoś Pokémona. Podoba mi się ten Game Corner, to jest bardzo fajna koncepcja, zobaczcie. Uuu, Scyther 6500, a tutaj? Abra 230. No widzicie, Abrę można kupić, a tu ten. Czyli tak, najtańszy Pokémon do kupienia to jest Abra. Abrę i tak można złapać sobie w trawie. Vulpix jest fajny, nie można go, można go złapać, ale dopiero dużo, dużo później. Wigglytuff, można sobie ewoluować Jigglypuffa w sumie. Pinsir, nie wiem czy można go złapać, jeśli tak to tylko na safari. Porygon, nie można go złapać nigdzie indziej.
Scyther, też tylko Safari. Ej, weź się posuń, chłopie. O, posunął się w końcu. A tutaj tenki. Tenki mnie nie interesują do końca. Nie wiem, jak będę miał na koniec gry bardzo dużo pieniędzy, nie będę miał co z nimi. Nie będę miał z nimi co zrobić po prostu. To właśnie przyjdę do Game Corneru i sobie wydam na te żetony, za które kupię sobie potem jakieś fajne, rzadkie Pokémony. Bo w rzadkich Pokémonach jest dużo fajnych rzeczy, a głównie to, że są rzadkie. I można się cieszyć, że się je ma. Dobra, lejemy te laseczki. Tutaj są same dziewczyny w tym miejscu. Trochę takie seksistowskie, a może to jest jakiś po prostu, nie wiem. A może po prostu mężczyźni nie chcą tu przychodzić, bo to jest trochę pedalskie, żeby zajmować się kwiatami i pokemonami trawiastymi, niestety. Chociaż ja lubię niektóre trawiaste pokemony, na przykład Serpirio jest świetnym pokemonem trawiastym. Ale nie wiem, może po prostu twórcy gry uznali, że takie no, zajmowanie się kwiatkami to jest dla kobiet. I w sumie mają rację. I po prostu zrobili taki klub, no, taką salę gimnastyczną dla kobiet, bo w anime też to jest przedstawione jako miejsce, gdzie one układają kwiaty według średniowiecznej. No już mówiłem, że nie można mówić do końca o średniowieczu w przypadku Japonii, ale takiej no starej sztuki układania kwiatów. To jest japońska oczywiście sztuka układania kwiatów, która się nazywa ikebana. I te dziewczyny, te kobiety tutaj w tej sali gimnastycznej zajmują się ikebaną. Zajmują się ikebaną oraz no, swoimi trawiastymi pokemonami. Przegrałem, niesamowite. Fuck. Kolejna rzecz w pokemonach pierwszej generacji, która jest charakterystyczna dla kultury Japonii. Już o tym mówiłem w paru poprzednich odcinkach i tutaj znowu. Ikebana, ikebana, ikebana. Widzicie? Naprawdę. I co ciekawe, te kobiety tutaj noszą kimona, też tradycyjne japońskie kobiece. Bo mężczyźni też kiedyś nosili kimona. No, do dzisiaj się zdarza, że noszą, ale to są inne kimona. To znaczy, te dziewczyny nie noszą kimon, bo no nie chciało im się rysować tyle postaci różnych w różnych ubiorach, więc noszą no, inne ubrania, te same, które postaci, powiedzmy. To nie było mądre wybrać tego Pokemona. Noszą te same ubrania co zwykle, ale już Erika, czyli liderka tej sali gimnastycznej, nosi to, co powinna, czyli to, co noszą mistrzynie oraz mistrzowie ikebany, bo tak naprawdę chyba mężczyźni też zdarza się w Japonii, że układają kwiaty. Czyli po prostu kimono. Ja to będę musiał wrócić się do Centrum Pokemonów. Czasem się powtarzam, czasem mówię dwa razy to samo, dlatego że czasem mówię tak szybko, że dla pewności, że zrozumieliście, co powiedziałem, dla pewności, że no, nie zastanawiacie się, cholera, co ten Kushi powiedział. Gada jak do siebie, trochę gadam jak do siebie, bo gram, a próbuję jednocześnie mówić do was. I można trochę się pogubić w tym wszystkim. Niestety, multitasking to jest coś, co jest. Podobno kobiety są lepsze w multitaskingu, czyli robieniu wielu rzeczy naraz. No, faceci szybciej się w tym gubią. Ale nie zawsze, nie zawsze. Nie zawsze te stereotypy są prawdziwe. Ale jednak, gdyby nie były chociaż w większości przypadków prawdziwe, no to nie byłyby stereotypami. Spróbujemy zrobić tak, że wrócę się znowu do Centrum Pokemonów. Po prostu wyleczę moje pokemonki. I zawalczę jeszcze raz z tymi dziewczynami, bo szkoda mi tego Lizarda, żeby sobie nie podekspił, żeby sobie nie poćwiczył. Skoro ma taką fajną okazję pokonywać pokemony trawiaste, no to niech skorzysta z tej okazji. Poza tym ta trucizna też mnie denerwuje trochę na moim Pidgeotcie. Także pora się wyleczyć. Wejdę tam jeszcze raz. Najwyżej potem po pokonaniu tych trenerek wyjdę jeszcze raz. I potem wejdę znowu. Wiem, że to takie trochę nieeleganckie. Najfajniej by było wejść, rozwalić wszystkich i od razu liderkę tej sali. No ale Erika to jest taka liderka, która niestety, ale no jej sala, nawet jak ma się tego Charmeleona, to sprawia czasem trochę trudności. Przez to, że te pokemony trawiaste po prostu mają dużo ataków, które dają status specjalny. Dają paraliż, dają truciznę, dają tego typu rzeczy.
No i albo robią rapa i postać po prostu Pokemona no nie może się ruszać, tak? No jak nie możesz się ruszać, to nic nie zrobisz. Także no... Jest to dosyć niewdzięczny gym do przejścia. Ale następny gym też nie będzie dla mnie zbyt dobry, bo nie mam żadnych mocnych Pokemonów na psychiczne Pokemony. No bo zaraz po tym gymie, jak dobrze wiecie, Sabrina mnie czeka. Spotkanie z Sabriną, nastoletnią czarownicą. Łatwo poszło z tym Bulbazaurem, co teraz Ivysaur. Jestem ciekaw, kiedy mój Lizard w końcu nauczy się jakiegoś mocnego ataku ognistego, no bo naprawdę ten Ember to już jest, no nie to, co bym chciał, żeby było. Chciałbym, żeby było lepiej. Jakiś Fire Wheel, czy no nie pamiętam, jak się tam te ogniste ataki nazywają. Ale na pewno są dużo lepsze ataki niż ten, którego teraz jestem zmuszony używać. No proszę, proszę bardzo. Kolejny Bellsprout. Czemu mnie to nie zaskoczyło? No i dostałem Poisona, no już jest trochę jest pozamiatane w tym momencie. Bo jednak będę musiał się wrócić i wyleczyć Pokemonki. Bo niestety do momentu, no zwłaszcza z tym rapem, teraz ja się nie mogę ruszać. Tracę tury, w międzyczasie bije mnie Poison. To jest właśnie walka z trawiastymi Pokemonami. O, przynajmniej go przypaliłem trochę za karę, także też będzie dostawał obrażenia co turę. Ale już teraz powinien paść. No i padł, hura. 24 poziom, już dobiłem dwa poziomy. Rage jest podobno bardzo dobrym atakiem. Znaczy ja go chcę. Ja chyba go nie chcę, wiecie, bo... Ja potrzebuję po prostu więcej silniejszych, ognistych ataków. A Rage jakieś tam, Rage nie wiem jakiegoś typu, czy Dragon, czy normalnego, czy walczącego, no powiedzcie mi. Ale no... Jakoś mi... Przede wszystkim w tym momencie potrzebuję ognistych ataków u tego Pokemona, który będzie miał bonus stab 50% i którego będę używał przeciwko takim Pokemonom jak te. Bo niestety na ten moment ten Ember to jest po prostu słabiutki. Naprawdę słabiutki atak. Execute. Fajny Pokémon, niektórzy się z niego śmieją, że bez sensu głupi Pokémon, bo tak naprawdę jest to po prostu półtuzina jajek. Jak się tak zastanowić, to jest półtuzina jajek. Do tego potłuczonych. I z jakiegoś dziwnego sposobu z jakiegoś dziwnego powodu te półtuzina jajek ewoluuje potem w palmę z jajkami. No... Cool Trainer. Ta babeczka wygląda jak jakaś treserka albo... No, nie będę mówił, bo to jest program dla dzieci, ale... Jak jesteście trochę starsi, to wiecie, o co chodzi. Wygląda jak jakaś babeczka od BDSM albo innych 50 twarzy Greya. Także tutaj mamy... Poké Trainer Kushi i 50 twarzy Eriki. Na szczęście... Ona raczej tego bata używa na swoje Pokemony, żeby je trenować, a nie na pokonanych przez siebie młodych chłopców, bo to by było niestety, ale sprawa dla lokalnej policji z miasta Prismania. Ale wiecie co, mimo wszystko jednak nie jestem przekonany i lepiej, żebym wygrał tę walkę, no bo nie chcę mieć z tym biczem do czynienia. Dobra, Gloom spadł na hita, łatwo poszło. No, także ten... O, jeszcze jeden Pokémon, jeszcze Ivysaur, ale myślę, że Pidgeotto, no, da sobie radę bez problemu. Fajny jest ten Attack Fly, no, super się sprawdza w tym momencie. O, jeszcze Hyper Potionka użyła. A używaj, co mnie to obchodzi. I teraz ciekawa rzecz, on teraz powinien spaść na hita. A nie. Mój błąd. Kiedyś miałem takie przekonanie, że jak się używa dwa razy tego samego ataku, to im dłużej trwa walka, tym te ataki trochę mocniej biją. Ale może to było mylne przekonanie, może nie ma nic na potwierdzenie tej teorii, a może to było w innych generacjach, a nie w pierwszej generacji. Zobaczcie na ten beach. No... Nie poużywasz go sobie dzisiaj. Sorry, lecimy dalej nawalać kolejne trenerki. No bo muszę się wyrobić do końca odcinka, pokonać Erikę. Na pewno się wyrobię. Ale nie chcę też przedłużać na siłę tych odcinków, żeby trwały nie wiadomo ile.
to w następnym odcinku będzie Sabrina. Także kolejny ciekawy odcinek. I przy okazji Wieża Duchów. Przejdę Wieżę Duchów w końcu, bo w końcu mam przedmiot, który pozwala przejść do końca Wieży Duchów. Także tym bardziej będzie ten następny odcinek ciekawy. Nie pamiętam, co tam się dostaje. Chyba flet. Chyba pokemonowy flet, żeby można było obudzić Snorlaxa. Także no, już będę na dosyć zaawansowanym etapie tej gry. Praktycznie już jestem w połowie, bo... Tak, praktycznie już jestem w połowie, bo potem trochę szybciej to wszystko idzie. Ale tak jak mówiłem, będzie długa przerwa. Będzie dłuższa przerwa od tej serii, no bo będę musiał nagrywać inną, ważniejszą serię. Ale nie martwcie się, myślę, że jeśli jesteście fanami tej serii, to jeśli chodzi o następną serię gier Pokémon, następną grę, którą będę robił, to będziecie naprawdę w niebo wzięci, będziecie bardzo zadowoleni i będziecie również bardzo chętnie oglądać tę serię nową. A potem jak ją przejdę, no to jak ją już przejdę, to pewnie sobie wrócę też do tego Pokémon Yellow i dokończę je. No bo nie będę zostawiał niedokończonych w połowie rozgrzebanych gier, no bo to tak po prostu brzydko, po prostu brzydko. Dobra, jestem gotowy, mój Lizard ścina jedno drzewo, jeszcze chyba ze dwa drzewka albo jedno będzie musiał ściąć. Trochę wkurzające to jest, że nie można po prostu podejść do tego drzewka i nacisnąć klawisza A, tylko trzeba, no, wejść najpierw w Pokémony i wybrać to. Ale już praktycznie... Cześć, dzień dobry. Piękna pogoda, prawda? Jestem Erika, liderka sali w Prismani. Zajmuję się układaniem kwiatów, tak jak mówiłem, ikebana. Moje pokemony są trawiaste. Nie wiedziałam, że chcesz ze mną zawalczyć. Bardzo proszę. Nie ma problemu, ale nie przegram. I zobaczcie, jakie ma piękne, piękne kimono ta Erika. I podrzuca sobie tego pokebola trochę jakby nim robiła na nim jakąś telekinezę. Także naprawdę ciekawy, ciekawy rysunek, ciekawy sprite, bo te rzeczy, te takie drobne rysunki, które nakładają się na siebie, tworząc prymitywną grafikę w starych grach, no nazywają się sprite'y. Nazywały się tak kiedyś po angielsku. Nie wiem, czy to on po polsku miał jakąś inną nazwę. Wiecie co? Dobrze mi idzie. Przyspieszę trochę tę walkę, bo póki co jest mało emocjonująca. No i konstrykt. Teraz nie będę mógł się... Nie, mogę się ruszyć, jak jest konstrykt. Łe, to już lepszy, to już rap jest lepszy od tego konstrykta całego. Także Tangela, sayonara. Whipping Bell. Z Whipping Bellem też nie powinno być tak źle. Cieszę się, że mój Lizard 25 level już trochę nadrobił, trochę nadrobił. Uuu, i ten acid niestety jest mocny. Kwas wszedł, niestety. Mój Lizard jest na kwasie i... Niestety, ale przedawkował. Przedawkował sobie. I musi odpocząć. Nie trafiłem tym lataniem. O, Pidgeotto jest trochę bardziej odporny na różne tego typu substancje. I wytrzymał ten atak. Pidgeotto pokonał Whipping Bella, teraz Gloom, ostatni Pokémon Eriki. Mogłabym mieć Vitaluma przecież. Gloom to nie jest jakaś wielka siła ognia. Mogli już jej dać tego Vitaluma, nie obraziłbym się. Zwłaszcza, że w anime miała Vitaluma. No ale nie chcieli dawać tak szybko, tak silnych Pokémonów jako przeciwnika. No i rozumiem tę decyzję, rozumiem ją. Wygrałem, pokonałem Erikę. Czy ja mam gdzieś moje odznaki? Kurde, miałem kiedyś takie fajne odznaki, wiecie? Nawet je sobie przygotowywałem. Nie mam, nie mam, zgubiłem, ale mam moją odznakę, ten, Mensy. Jestem członkiem Mensy, jak nie wiecie co to jest, to sobie sprawdźcie. Także możemy udawać. A miałem takie piękne odznaki, chyba je schowałem w szafie i nie chcę mi się szukać. Znaczy, no nie teraz jak nagrywam, tak? Jak mi się nie zapomni, to później poszukam. Ale tym razem jako odznaka tęczy będzie robiła ta odznaka Mensy. Także, no, wyobraźcie sobie, że to jest odznaka tęczy. Zdobyłem odznakę tęczy! Dobra, to nie jest odznaka tęczy. Muszę naprawdę poszukać tych odznak. Takie fajne były te odznaki.
A co ona mi dała za trenkę? Jeszcze sprawdzę, wiecie? Bo to jest ważne. 21. Mega Drain. O, mój Ivysaur będzie w niebo wzięty. Cebula. Już się cieszę, że masz taki fajny atak. Zamiast Vine Whipa, myślę. Albo nawet zamiast Tackle, bo to Tackle jest takie bez sensu. Dobra, jest dobrze. No i co? Zapisuję grę. Przejdę sobie tam Centrum Pokémonów poza odcinkiem. I w następnym odcinku kolejne dwa gymy w sumie, bo gym Pokémonów walczących, w którym można dostać Hitmonchana albo Hitmonlee. No i sala gimnastyczna Eriki w mieście Safrania. Także koniecznie czekajcie na ten odcinek. Nie wiem, kiedy on będzie, bo możliwe, że już teraz będę zawieszał tę serię. Ale będzie. Na pewno będzie. A jeśli nie, ten odcinek w najbliższej przyszłości to odcinek nowej serii, która będzie równie wspaniała. No widzicie, tak się rozgadałem o tej wspaniałości nowej serii, że skończył mi się plik nagrywania. Dobra, na tyle dzisiaj. Czy dzisiaj na tyle? Łapka w górę. Pamiętajcie o łapce w górze, bo to jest ważne. I o subskrybowaniu kanału. Chociaż wy pewnie, jeśli to oglądacie, to subskrybujecie. Ale jeśli nie, to koniecznie zacznijcie subskrybować. I łapa w górę. Łapa w górę zawsze pod każdym filmikiem, bo to jest bardzo ważne na YouTubie. Nie ma łapek w górę. Nie wyświetla się innym ludziom. Oni tego nie widzą. Nie oglądają mnie. Nie mam nowych widzów. Stoję w miejscu. Także wspierajcie Kusiego. Dawajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.